siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy Was, drodzy słuchacze, w 27 odcinku szóstego seta. Objedzeni, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, obżarci po Wielkanocy, wracamy. Ale to obżarstwo wielkanocne nie sprawiło, że nie jesteśmy głodni siatkówki, a tej siatkówki na najwyższym poziomie w tym tygodniu będzie bardzo dużo. No a dlaczego będzie tej siatkówki bardzo dużo? Ano dlatego, że już w środę o 20.30, my akurat nagrywamy ten odcinek we wtorek o godzinie 20.00, już jutro, z naszej perspektywy, w środę, decydująca faza play-off Ligi Mistrzów, faza, która zadecyduje o tym, które z drużyn zagrają w Final Four, które w tym roku, jak już wcześniej wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, będzie miało miejsce w Kazaniu. No i mamy tutaj swojego reprezentanta Polski, plus Ligi, Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Zaxa Kędzierzyn-Koźle z VfB Friedrichshafen zmierzy się w tej 1/6 Ligi Mistrzów. No ale zanim rozpoczniemy standardowo, chciałbym przywitać Was wszystkich, tym razem w składzie dwuosobowym. W studiu w Warszawie Piotr Złoch. I prosto z Rzeszowa Filip Korfanty. Właśnie, jest z nami Filip, nie ma z nami Michała. Michał, obowiązki rodzinno-zawodowe, różne tak naprawdę, niestety odgoniły go od nagrywania tego odcinka, więc postaramy się tutaj razem z Filipem wypełnić tę, no, niewątpliwą lukę, jaką w naszych odcinkach jest nieobecność Michała. No i Filipie, dam Ci okazję teraz, żebyś tę lukę wypełnił. Kędzierzyn-Koźle, czyli Andrea Gardini kontra VfB Friedrichshafen, czyli no, nowy, nadchodzący, czy już w zasadzie szykujący kadrę na rozgrywki reprezentacyjne, trener reprezentacji Polski, Vital Heinen. Kto jest faworytem? Kto Twoim zdaniem powinien tutaj wygrać? No i oczywiście dlaczego, więc uzasadnij to w postaci rozprawki. Trzy argumenty za i trzy przeciw. Wiesz co, myślę, że może mi braknąć trochę tych liczb, żeby to wszystko jakoś poskładać w całość, więc raczej nie ograniczę się do trzech argumentów za i przeciw. Może zacznę od tego, kto jest moim faworytem. Pamiętam, jak wracaliśmy z meczu na Trybarze w Warszawie, rozmawialiśmy właśnie o tym spotkaniu i powiedziałem się tak trochę może przedwcześnie, bo jeszcze wtedy aż tak dobrze tej drużyny z VfB Friedrichshafen sobie nie przeglądnąłem, ale wydaje mi się, że jest takie ryzyko, że to spotkanie zakończy się deklasacją. Mam tutaj na myśli, że Zaxa gładko pokona Friedrichshafen. Oczywiście w zależności od tego, jak Zaxa będzie potrafiła zagrać. Wiemy, że ten zespół już wygrał w fazę zasadniczą plus ligi i może skupić się tylko na tym, by zapewnić sobie awans do Final Four Ligi Mistrzów w Kazaniu. Okej, Filip, no to deklasacja. No bo bardzo, znaczy jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę to, że Friedrichshafen jeszcze w tym sezonie nie przegrało ani jednego meczu. No i muszę przyznać, że no, jest to też odważne stwierdzenie z Twojej strony. Ja o VfB Friedrichshafen też trochę poczytałem, trochę Friedrichshafen obejrzałem. Jakieś zdanie na ten temat mam, ale ciekaw jestem, skąd twoja teza o deklasacji. Wiesz co, oni rzeczywiście mają serię, no, właściwie niespotykaną we współczesnej siatkówce, pewnie od bardzo dużego czasu na tym poziomie, bo oni już mają ponad 30 spotkań bez porażki. Do tej pory zdobyli już w Niemczech Super Puchar, zdobyli Puchar Niemiec, wygrali też swoją grupę w Wiedemiszu bez porażki, ogrywając dwukrotnie m.in. Hulk Magankara, ale myślę, że to jest takie dosyć złudne, ponieważ chociażby Berlin Recycling Volley w tym sezonie jest drużyną znacznie słabszą i boryka się z wieloma problemami. Dlatego nie jest to przeciwnik tak równy wobec Friedrichshafen, jak to było jeszcze w zeszłym sezonie. W Berlinie zwolnienie trenera, fakt. Kłopoty z rozgrywającymi, bo wymieniali tak, Van Harlema na Puziola chociażby. Trochę kontuzji, trochę nerwowych ruchów. Tak, czasem ten bilans punktowy w lidze niemieckiej faktycznie jest bardzo niewielki pomiędzy VfB Friedrichshafen a Berlinem, którzy w zasadzie zdominowali ligę niemiecką. No w tym sezonie ta różnica jest dużo bardziej widoczna, no i to właśnie też chyba potwierdza, że ten Berlin po prostu nie był rywalem dla VfB Friedrichshafen, no a jeżeli w lidze niemieckiej Berlin nie jest, to nie jest tak naprawdę nikt. Tak, oprócz Berlina ciężko znaleźć w ogóle jakikolwiek zespół porównywalny właśnie z drużyną teraz już Stelianą Mokulesku, a o tym, że jakim chyba można powiedzieć dołku jest ten zespół od dłuższego czasu, świadczy chociażby to, że w ostatnim ćwierćfinale oni przegrali z Lüneburgiem, to jest zespół z 7 miejsca w fazie zasadniczej, no i o awans do półfinału zadecyduje dopiero trzecie spotkanie między tymi zespołami. No ale wracając jeszcze do Friedrichshafen. Mówiłem przedtem o tym, że oni gładko radzą sobie w lidze właśnie przez słabość Berlina, natomiast w lidze mistrzów dwukrotnie pokonali Hulk Magankara, ale warto tu wspomnieć chociażby o tym, że w pierwszym spotkaniu nie grał Fernando Hernandez, tam w tym spotkaniu grał Czernokorzew, który ledwo co zdążył dołączyć do zespołu, a chociażby w rewanżu Fernando Hernandez zagrał niespełna dwa sety, potem grał Czernokorzew, a główna różnica w podstawowym składzie Hulk Banku
była tym, który wyszedł na boisko przeciw Friedrichshafen, to rozgrywający. Nie było Heidela Hirezuelo, a grał 17-letni Berkun Ustundak, młodziutki Turek, do którego właściwie był to chyba debiut w tym zespole. Także no, nazwa może robi wrażenie zespołu, ale już tak patrząc na personalia, to jednak Friedrichshafen nie miała aż tak wysoko postawione poprzeczki. No i ta seria, pomimo tego, że robi wrażenie, to jednak wymaga pewnej weryfikacji. Myślę, że ta weryfikacja nastąpi już z Sachsą Kędzierzyn-Koźle. Czyli tak, czyli w lidze trochę nie bardzo jest rywal dla PVV Friedrichshafen. W lidze mistrzów, znaczy w lidze i w Pucharze Niemiec i w Superpucharze Niemiec po prostu te ci rywale nie bardzo są. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tutaj faktycznie no, trudno nie odmówić VfB Friedrichshafen szczęścia w tym losowaniu, bo jeżeli chodzi o losowanie, no to też grupa złożona z Halk Banku, PAOKu Saloniki i Forda Sastamala, jeżeli dobrze pamiętam, z Finlandii, no to nie jest grupa, która jakieś tam specjalne trudności mogłaby sprawić tak naprawdę którejkolwiek z polskich drużyn, które wystąpiłyby powiedzmy na miejscu VfB Friedrichshafen. Natomiast no ja mimo wszystko nie wiem do końca, jak będzie wyglądał mecz w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast no ja akurat uważam, że w tej dość gorącej hali Friedrichshafen, no drużyna z Niemiec będzie w stanie się Zaksie postawić. Natomiast pytanie, czy to już nie będzie postawienie się w sytuacji, w której Zaksa po prostu te 3 punkty w pierwszym meczu zdobędzie. Ja również uważam, że Zaksa jest tutaj faworytem, chociaż trzeba przyznać, że nawet spoglądając na rankingi indywidualne, to jest kilku zawodników w tej drużynie niemieckiej, z południa Niemiec, którzy potrafią grać bardzo dobrze. I tutaj mówię, jeżeli miałbym wskazywać kilka takich jednostek, no to właśnie ten niesamowity Grek, 180 chyba 3 cm wzrostu, co jak na siatkówkę na najwyższym poziomie, a to jest najwyższy poziom, jeżeli chodzi o siatkówkę klubową na świecie, no to Protopsaltis. To jest postać dla mnie bardzo nietuzinkowa. No i chyba też środkowy Colin, który tam w statystykach i skuteczności, i bloku radzi sobie doskonale i on potrafi atakować bardzo dużo, w szczególności, że Vital Heiner bardzo lubi, gdy jego rozgrywający ma swobodę prowadzenia gry, a tę swobodę prowadzenia gry daje dobre przyjęcie. Tak, wspomniałeś o tym Atanasiosie, Protopsaltisie, to jest takie trochę objawienie tego sezonu, dlatego że między innymi dlatego, że on jeszcze przed chyba troszkę ponad rokiem borykał się z poważną kontuzją, ale zdążył się już wyleczyć i w tym sezonie świetnie się pokazuje. Ty wymieniłeś przedtem jego wzrost, natomiast ja sprawdziłem takie dane właśnie odnośnie wzrostu na stronie oficjalnej Bundesligi. Sprawdziłeś jego wagę? Nie, wagi nie sprawdzałem, zwłaszcza, że po świętach pewnie byłaby już trochę inna. Kto wie, jakie tradycje tam w kościele grekokatolickim znane z Wielkanocą? Tak, Grekowi swoją drogą urodzonemu w Limassolu na Cyprze, ale sprawdziłem te dane na stronie Bundesligi i tam ma wpisane 180 cm wzrostu. 180. 180, tak. A jest to mniej niż chociażby libero, Markus Steuerwald. On tam jest po prostu najniższy w zespole, więc chyba rzadko kiedy tak bywa, że któryś z zawodników skrzydłowych czy w ogóle pozostałych poza libero jest najniższy na boisku. No właśnie, pamiętasz jeszcze kogoś, kto powiedzmy gdzieś w okolicach tych 185 cm i mniej grałby na skrzydle? Czy jakaś postać, która no, byłaby w stanie dociągnąć tego poziomu? No ja pamiętam Kubańczyka. On w tej lidze światowej, której finał odbywał się w Gdańsku, no to był chyba Bell. I to był faktycznie zawodnik, który gdzieś tam poniżej tego 1,90 m miał, natomiast sprężynki nieprawdopodobne. On pełnił funkcję ofensywnego skrzydłowego, no i tutaj 2 lata spędzone w Rosji, 1 sezon w Galatasaray Stambuł. No pamiętam, że niesamowite wrażenie na mnie zrobił, bo byłem wtedy w hali, miałem okazję obserwować na żywo te spotkania, właśnie w tej grupie kubańskiej, no i wtedy naprawdę, no, niesamowite sprężyny. Wiem, że w Hiszpanii jest też jeden zawodnik tego typu. Chodzi tutaj o Francisco Ruiza, 178 cm wzrostu i on gra na przyjęciu faktycznie. No i radził sobie naprawdę nieźle, więc polecam obejrzeć gdzieś kompilację na YouTubie, bo to wygląda bardzo ciekawie. No ale tak czy inaczej, wracając do meritum, VfB Friedrichshafen, kto jeszcze, kogo byś wyróżnił ze składu? Znaczy może nie wszyscy będą od razu tak na wstrzyknięcie palcami kojarzyć szóstkę tego zespołu. Wydaje mi się, że będzie ona wyglądać następująco. Na ataku zagra Bartłomiej Bołącz, na rozegraniu Simon Tischer, na przyjęciu Protopsaltis i David Sossenheimer, na libero Markus Steuerwald,
i na środku prawdopodobnie będzie to Filip Collin i Andreas Dagpam. Więc kilka wątków polskich, kilka jest w składzie. Tak, oprócz atakującego Bartłomieja Błądzia, jeszcze asystentem Witala Heidena jest tam Adam Swaczyna, o czym chyba już sobie wielokrotnie wspominaliśmy. Zacznijmy może od filozofii trenera. Dzięki temu, że on został, Witold Heinen, że został selekcjonerem reprezentacji Polski, to sporo już tekstów, różnych opinii na temat jego pracy się pojawiło. Myślę, że można by to wszystko podsumować jednym zdaniem. Podstawą filozofii Witala Heinena jest popełnianie jak najmniejszej liczby błędów. I rzeczywiście, jak się popatrzy na grę Friedrichshafen, to tak jest. To jest zespół, który gra bardzo cierpliwie, ma bardzo poukładany system gry, no i za wszelką cenę starają się nie popełniać błędów. W zagrywce objawia się to tym, że tam niemalże wszyscy zagrywają flotem. Z tej szóstki wymienionej to wszystko to są flotowcy. Z wyskoku zagrywa rezerwowy środkowy Jakub Guntor, Daniel Malesza, rezerwowy atakujący i rezerwowy przyjmujący Martin Atanasow. A oprócz tego wszyscy to są flotowcy. Od czasu do czasu tam na mocną zagrywkę przechodzą, ale to są pojedyncze akcje. No i ten flot też nie jest jakoś bardzo ryzykowny, bo oni rzadko kiedy celują do linii bocznej, do linii końcowej. Raczej są to piłki, które zmierzają i lądują gdzieś w głębi boiska, więc oni psują bardzo małą liczbę zagrywek. No i też mało tych zagrywek jest na tyle aż ostrych, żeby zdobywali punkty asami serwisowymi. Oni są pod względem zespołów w Bundeslidze na 8 miejscu dopiero jeśli chodzi o liczbę asów serwisowych i asów na set w ogóle, także no na 11 zespołów dopiero 8 miejsce. A mimo tego są najlepsi pod względem bloków na set. Oni mają najwięcej punktowych bloków, mimo że zagrali najmniej setów w sezonie, bo wszystko prawie, że wygrywali, a pomimo tego świetnie blokują, mimo względnie słabej zagrywki. Bo... Tak, ja przygotowując się do odcinka, właśnie też zrobiłem sobie mały przegląd statystyczny i próżno szukać w klasyfikacjach najlepiej zagrywających zawodników Ligi Mistrzów kogokolwiek z drużyny właśnie VfB Friedrichshafen, więc wśród blokujących są, owszem, no bo właśnie środkowi akurat w szczególności Filip Collin radzi sobie bardzo dobrze. Pojawiają się, jeżeli chodzi o skuteczność w ofensywie, gdzie właśnie Protopsaltis, chyba na jego barkach tak naprawdę spoczywa odpowiedzialność za kończenie piłek sytuacyjnych. Tak mi się wydaje, że Bartłomiej Bołądź, który jest atakującym, to on raczej pełni tutaj funkcję takiego uzupełnienia na skrzydłach. Czyli to nie jest zawodnik, który na swoje barki bierze grę. On raczej z tych piłek gdzieś tam dobrze przyjętych, wystawionych w tempo atakuje, ale jeżeli chodzi o ataki na kontrach, no to wydaje mi się, że nie jest pierwszą opcją. Więc ja mam troszkę inne wrażenie. Ja bym powiedział może trochę inaczej. To jest o tyle nietypowa drużyna, że chyba tam właściwie nikt nie bierze na siebie ciężaru kończenia trudnych piłek. Tam wygląda to mniej więcej w ten sposób, że po pierwsze oni bardzo mało piłek ściągają, po drugie ściągają piłki lub atakują po mocnym skosie właściwie tylko na pojedynczym bloku. Jeśli tylko pojawia się podwójny blok, jakieś niedokładne rozegranie, niedokładna wystawa, to oni za wszelką cenę szukają ataku wysoko, celują gdzieś pod koniec boiska, szukają obicia bloku, żeby piłka wyszła na aut lub też powtarzają akcję. To jest taki zespół, który jeśli będzie miał trzy niedokładne wystawy, to oni trzy razy spróbują obić blok i powtórzyć akcję, po czym pójdzie wystawa na pipa, to rzadko grają i jest czysta siatka. To jest zespół niesamowicie cierpliwy, niesamowicie zorganizowany i chyba bardzo irytujący do grania z nimi, przez to właśnie, że oni są tak cierpliwi i niemalże nie oddają punktów własnymi zagraniami. Czyli tak szukając porównań piłkarskich, to raczej takie włoskie Serie A, bardzo defensywna, piłka męcząca rywali, aż w końcu sprowokuje ich do błędu, czy też gdzieś tam zaskakującymi rozwiązaniami, kilkoma szybkimi podaniami, raczej wyprowadzenie ofensywy. Oczywiście mówimy o stereotypowej włoskiej piłce, żeby tutaj nie urażać żadnego ze słuchaczy, który może być fanem Serie A. Z piłki nożnej też idealnie mi się przypomniało coś jeszcze innego. A propos Protopsaltisa, to przecież Grecja w 2004 roku. Też był taki zespół, którzy niemalże cały mecz bronili, po czym wyprowadzili jedną kontrę i zostali w końcu mistrzami Europy. No właśnie. I czyli co? Czyli można by powiedzieć, że... Bo to tutaj skradnę ci porównanie, więc tutaj wszelkie prawa zastrzeżone, Filip Korfanty, że to VfB Friedrichshafen to taka mała Zaksa, tak? Że jest stylem gry można byłoby ich chyba jeszcze przyrównać do AZS-u Olsztyn w tym sezonie, no bo to chyba AZS Olsztyn tą taką cierpliwością, w szczególności w pierwszej części sezonu, imponował, tak? Czyli nabijaniem o blok, powtarzaniem, przez to też niewielką liczbą błędów i też zablokowanych ataków. Też. Znaczy,
wiem, do czego nawiązujesz, bo rozmawialiśmy sobie na naszej facebookowej grupie Szóstego Seta właśnie trochę o tym spotkaniu, no i mniej więcej właśnie tak rzeczywiście pisałem, że dla mnie Friedrichshafen to jest taka trochę zaksa pod względem organizacji gry, stylu gry, ale z zawodnikami o trochę niższej sportowej klasie mimo wszystko. A co do porównania do AZS-u Olsztyn, mi to pasowało bardzo pod względem tego, że tam jest dużo flutowców. Tam w AZS-ie Olsztyn tylko Hadrawa i Kochanowski zagrywają z wyskoku, a reszta właściwie głównie gra flotem. No to w Friedrichshafen z pierwszej szóstki właściwie wszyscy grają flotem. I to jest też o tyle dla Heinena taki trochę punkt, można powiedzieć, nie wiem, oczko w głowie, bo przypomniała mi się sytuacja z ich meczu z Halkbankiem Ankara. Tam pierwszy szóstce akurat wyszedł Jakub Guntur. To jest środkowy, który jest rezerwowym zwykle i to jest środkowy, który zagrywa z wyskoku. W pierwszym secie, w pierwszym obejściu, on zepsuł zagrywkę z wyskoku i w momencie, gdy było kolejne obejście, kolejna rotacja, było chyba 15-12 dla Friedrichshafen. I już wtedy Heinen puścił za niego flotowca. Puścił Scotta Kevorkena, to jest amerykański środkowy. No i to akurat mu się opłaciło, bo Kevorken strzelił zagrywki dopiero przy stanie chyba 22 do 12. Czyli tym swoim flotem zrobił sporą robotę. No a Jakob Gunter już po pierwszej do tej zagrywce z wyskoku został zmieniony przy najbliższej okazji na zagrywkę. Także widać, jaką wagę do tego przywiązuje Vital Heinen. No i to chyba może też zwiastować to, jak będzie wyglądała gra reprezentacji Polski w tym sezonie reprezentacyjnym właśnie. Czyli dużo cierpliwości, dobra obrona, też wydaje mi się, że bardzo dobre też przygotowanie taktyczne, no bo to się nie bierze z niczego, w sensie, no jeżeli nie masz zagrywki atakującej, no to siłą rzeczy to, jak wygląda twój blok i ustawienie bloku razem z obroną, bardzo często decyduje o powodzeniu akcji. I ja też miałem taką refleksję, że gdy ogłaszano Vitala Heinena jako trenera reprezentacji Polski, to ja się bardzo ucieszyłem z tego powodu, że no co by nie mówić, nie jesteśmy kadrą bez luk. Są tutaj pozycje, w których my jesteśmy po prostu trochę dziurawi, nie szukając daleko, to wydaje mi się, że gdzieś powiedzmy w tym ataku z lewego skrzydła, to tej mocy ofensywnej bardzo dużo nasi przyjmujący nie mają. No i tak wydaje mi się, że Vital Heinen po prostu jest w stanie te luki załatać, tak? Ale czy to wystarczy na Zaksę, jeżeli chodzi o ten mecz właśnie, dwumecz, jednej szóstej Ligi Mistrzów? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nawet pomimo tego obrazu Zaksy, jaki ja widziałem w meczu z BBTS-em Bielsko-Biała, a to nie była najlepsza Zaksa, i to chyba też jest bardzo delikatne stwierdzenie, no to tak czy inaczej wydaje mi się, że ja bym stawiał na 3-punktowe zwycięstwo w tym pierwszym meczu, no a w drugim już trudno mi powiedzieć, tutaj może być nieco trudniej. Ja jeszcze spróbuję trochę dokończyć to, co udało mi się zaobserwować oglądając mecze Friedrichshafen. Mianowicie jeśli chodzi o atak środkowych, oni grają bardzo mało kombinacji. Tam właściwie w grę wchodzi jedynie najprostsza forma krótkiej. Tam nie ma żadnych odek, nie ma haczyków, nie ma krótkiej przez plecy. Najprostsza możliwa forma krótkiej, jaką można sobie wyobrazić. Grają to dosyć często, grają to do bólu i no i też na niewielkim poziomie ryzyka. No, pojawia się dużo kiwek, dużo jakichś takich obić bloków i tak dalej. Jeśli chodzi o przyjęcie, jest to zespół najlepszy pod względem przyjęcia w niemieckiej Bundeslidze. Jeśli spojrzeć w indywidualne rankingi, to ich standardowa linia przyjęcia, czyli Sossenheimer, Protopsaltis i Steuerwald, to jest trójka zawodników, którzy są w pierwszej piątce ligi pod względem przyjęcia, biorąc pod uwagę tylko przyjmujących i libero, więc pod tym względem wyglądały świetnie, no i to przekłada się u nich na efektywność ataku, blisko 40%. Czyli nie będzie łatwo Zaksie ruszyć ich w przyjęciu. Tak, aczkolwiek jeśli miałbym szukać ewentualnie jakichś słabych punktów, to zdarza się, że Protopsaltisowi i Steuerwaldowi dosyć często, może nie dosyć często, ale względnie często przelatuje piłka przez palce przy przyjęciu flota. To udało mi się zaobserwować. Z mocnymi zagrywkami raczej radzą sobie dobrze, jeśli to nie jest zagrywka powiedzmy 120 na godzinę, ale przy flotach zdarza im się jakaś tam pojedyncza dekoncentracja. W ogóle zastanawiam się, jak to jest grać z takim zespołem, który non-stop zagrywa flota, bo to jest mniej więcej tak. Jeśli masz do przyjęcia 6 flotów, to prawdopodobnie 5 przyjmiesz dobrze, a raz ci piłka ucieknie, bo to pewnie z prawdopodobieństwa mniej więcej coś takiego wychodzi. A jeśli w ciągu jednego seta przyjdzie ci przyjąć 20 flotów, to tych błędów automatycznie pojawia się trochę więcej. I też po części na tym bazuje chyba Friedrichshafen, że oni oprócz tego, że robią bardzo mało błędów, to jeszcze z takiego zwykłego rachunku matematycznego wynika, że oni jeśli zagrały 20 plotów, to te 3-4 zostanie przyjętych bardzo źle i oni na tym korzystają. A jeśli zagrywaliby bardzo mocno, to z kolei popełnialiby błędy bezpośrednie, psute zagrywki i tak dalej, więc to jest też taka trochę korzyść może niewidoczna z tego, może nie rzucająca się w oczy natychmiast. Czyli generalnie takie podejście do zagrywki mogłoby sugerować, że asystentem Vitala Heinena w reprezentacji Polski powinien być Andrzej Kowal, to masz na myśli?
Tak, tak, to mam na myśli, tak, tak. Pół żartem, pół serio, tak, ale... Nie, oczywiście tak, żartujemy, tak. Bo zapomniałem cię przedtem zapytać, czy kojarzysz z jaką drużyną kojarzy się określenie drużyna wesołych plotowców? Swego czasu bardzo wiele osób właśnie, no tak nazywało drużynę RS-owi, a widać, że Vital Heinen trochę sobie ten system udoskonalił, jak się tam korzyści z tego czerpie. Tak, w sensie okazuje się, że, no co też jest bardzo ciekawym chyba takim kamyczkiem do dyskusji o sile zagrywki w dzisiejszej siatkówce. No i okazuje się, że bez atakującej zagrywki można robić breakpointy i można bronić i można blokować i tak naprawdę myślę, że w dużej mierze od tego przyjęcia flota gra z Friedrichshafen czy dobra gra z Aksy będzie zależeć. No, wydaje mi się, że akurat i Sam De Roy, i Paweł Zatorski, i Rafał Buszek, no bo prawdopodobnie tak będzie wyglądał ten tercet przyjmujących linia przyjęcia w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. No ja, mi wydaje się, że oni przyjmują dobrze floty, nie widzę tutaj zagrożenia. Tak, też o tym sobie trochę rozmawialiśmy, tak jak jeszcze przed nagraniem, że akurat Zaksa wydaje mi się, że to jest zespół względnie odporny na flota. Znaczne obawy miałbym w przypadku rywalizacji z Friedrichshafen, jeśli grałaby z nimi Skrabelhatu, która moim zdaniem jednak w przyjęciu flota jest znacznie wrażliwsza. Także akurat dobrze, że z nimi akurat mierzy się Zaksa, bo to jest zespół bardziej przystosowany właśnie do gry z zespołami, które bazują na zagrywce typu flot. Natomiast trochę wracając do tego, co ty mówiłeś przedtem, kto jest faworytem tego z dwumeczu, no ja powiedziałem, że to może być deklasacja, bo naprawdę tak uważam. Nie przesądzam, że tak będzie na 100%, ale nie byłbym kompletnie zdziwiony. Czytałem dzisiaj wywiad z Super Expressu z Vitalem Heinenem. No i Vital Heinen mówi, że Zaksa to jest zespół właściwie w każdym elemencie lepszy od jego zespołu. Być może z wyjątkiem obrony, nad tym się zastanawiał. Natomiast ciekawe zdanie powiedział też Vital odnośnie jakby wartości swojego zespołu. Vital powiedział, że dwóch siatkarzy Zaksy, najdroższy, kosztuje tylu co 13 jego zawodników. I to jest fajna rzecz, bo kolejny raz wspomnę o tym filmie Moneyball, że po prostu niektórzy siatkarze są świetni, ale są niedoceniani lub po prostu nie każdy potrafi wykorzystać odpowiednie atuty troszkę słabszych siatkarzy. Vital pokazuje, że można z nimi zrobić fajny wynik, bo mając zupełnie różne budżety, Zaksa i Friedrichshafen doszli do tej samej fazy Ligi Mistrzów na ten moment. A kto pójdzie dalej? Prawdopodobnie Zaksa, ale myślę, że i tak już ta to Play of Six, ten Puchar Niemiec, ten Super Puchar Niemiec, prawdopodobnie Mistrzostwo Niemiec, to już będzie świetny wynik dla Vitala Heinena. Tak, no VfB Friedrichshafen to drużyna, o której też należy wspomnieć trochę w kontekście historii, no bo to jest drużyna, która już Ligę Mistrzów na swoim koncie ma, co prawda 11 lat temu. 18 lat temu srebrny medal, 19 lat temu medal brązowy, czyli to był wtedy powiedzmy ten przełom XX-XXI wieku, to chyba był najlepszy moment wtedy właśnie w siatkówce, jeżeli chodzi o siatkówce europejskiej, jeżeli chodzi o VfB Friedrichshafen. No i co by nie mówić, Niemcy zawsze mi imponowali tym, że byli w stanie właśnie z takich, powiedzmy, gdzieś może odpadów siatkarskich budować drużyny, które no, radzą sobie doskonale. I tak jak wspominaliśmy o Noliko Masei w zeszłym odcinku, czy dwa odcinki temu, wspominaliśmy tutaj właśnie o Berlinie, wspominaliśmy o Chaumont, no to VfB Friedrichshafen, no to jest chyba taki reprezentant, no chyba najbardziej charakterystyczny przykład właśnie takiego podejścia do budowania drużyny, a czyli dawanie szansy tym zawodnikom, którzy gdzieś tam może przez te tryby bardzo poważnej siatkówki zostali wypluci, albo po prostu w te tryby jeszcze nie zdążyli wpaść, bo ja jestem w stanie przywołać kilka takich dość ciekawych nazwisk, które zaczynały w VfB Friedrichshafen, a teraz na przykład grają w Rosji. Nie wiem, czy pamiętasz takiego jednego. Wiesz co, ja mam w sumie całkiem jasny obraz tej drużyny, bo to było w 2007 roku, jak oni wygrali Ligę Mistrzów. No i punktem wspólnym tamtego zespołu i obecnego zespołu Friedrichshafen jest Simon Tischer, który wówczas był rezerwowym przy Lukasie Tichaczku, który późniejsze lata spędził w AS Korosowi i nadal tutaj zresztą gra, jak świetnie wiemy. A ta przyszłość rosyjska, myślę, że chodzi ci o Lukasa Divisa chyba, tak? Tak, akurat chodzi mi o Lukasa Divisa, chodzi mi też o Georga Grozera, a tam Jochen, który, tak, Jochen znaczy, Szeps. Jochen Szeps wygrał Ligę Mistrzów, Grozer był trochę później. Grozera tej drużyny, tak, która wygrywała Ligę Mistrzów, nie była. A z kolei też na przykład był Sebastian Schwarz, który się przywinął potem przez Puzzligę. Schwarz był w tej drużynie, która wygrała Ligę Mistrzów. No dobra, no czyli pozachwycaliśmy się trochę tym, jak VfB Friedrichshafen chyba z relatywnie niedużym budżetem jest w stanie bardzo ciekawe rzeczy robić i na rynku transferowym, i w europejskich pucharach. No i Zaksa, no to może troszeczkę o Kędzierzynie-Koźlu. Znaczy tak, wróciłbym na pewno do meczu z Bielskiem, to znaczy
Zaksa ma bardzo pewną sytuację w lidze. Już teraz można powiedzieć, że wygrali władzę zasadniczą, więc mogą się skupić pewnie na Lidze Mistrzów. W tym meczu z Bielskiem zaprezentowali się bardzo źle. Pomimo, że Gardini właściwie wystawił pierwszy skład, nie licząc Mateusza Bieńka, bo tam wystąpił Krzysztof Rejno, no to grali pierwszym składem, pomimo tego ich gra momentami wyglądała fatalnie, po prostu jakby jacyś niedobudzeni byli kędzierzynianie. Nie wiem, chyba świąteczny klimat po prostu zapanował w tym zespole. Pomimo zwycięstwa 3-0, to przecież w pierwszym secie Bielsko miało świetną okazję, żeby tego seta wygrać, ale tam na przykład przechodzącej piłki nie skończył Tarasow, a już w ogóle kuriozalna sytuacja miała miejsce w trzecim secie, gdzie Bielsko prowadziło chyba 24-21. Zaksa tego seta w końcu wygrała, między innymi dzięki temu, że po kilku z kolei dokładnych przyjęciach na siatkę Bielska, oni ładowali się po prostu w blok Zaksy. Mogą mieć ogromne pretensje do siebie Bielszczanie, że tego seta nie wygrali. O walce o utrzymanie jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć, ale faktycznie tutaj ta gra kędzierzyna wyglądała naprawdę źle i ja nie obawiam się tego, że to jest obraz kędzierzyna, że to jest akurat taki obraz, jaki Kędzierzyn Koźle zaprezentuje jutro w środę o 20:30 właśnie z Friedrichshafen, ale wydaje mi się, że Andrea Gardini to nie jest ten typ szkoleniowca, który ze specjalnym przymrużeniem oka i z zadowoleniem obserwowałby to, że jego drużyna, nawet wygrywając 3-0, nawet z drużyną, która znajduje się w strefie spadkowej, To nie sądzę, żeby Andrea Gardini był bardzo zadowolony po tym meczu i myślę, że taka suszarka w stylu Sir Alexa Fergusona mogła Kędzierzynian spotkać, bo jeżeli z Bielskiem to nastawienie mentalne nie wyglądało tak, jak powinno, no to może jakieś tam ryzyko rozluźnienia przed tym meczem, no bardzo istotnym, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Kędzierzyn cały czas jeszcze może cały sezon swój przegrać, bo co prawda zdominował rundę zasadniczą Ligi Polskiej, w Lidze Mistrzów jak na razie dotarł daleko, czyli 1/6, ale chyba żeby mówić o takim 100% spełnieniu w tym sezonie, to Zaksa musi po pierwsze wygrać złoty medal, a tutaj nigdy do końca nic nie wiadomo i oni chyba aż takim faworytem jak w zeszłym sezonie nie są, no a po drugie, no to muszą TVW Friedrichshafen po prostu przejść, no i taki ich obowiązek. I chyba tak to też postrzegają eksperci, tak to postrzegają kibice, więc to tutaj ta presja może trochę pętać nogi, moim zdaniem przynajmniej. To jest trochę tak, Friedrichshafen nie musi, Friedrichshafen chce. Z kolei Zaksa jednak, patrząc na to, jak mówiono o tym, że świetnie trafili w losowaniu, no to Zaksa trochę chyba jednak musi. Jeśli oni by do tego Final Four nie awansowali, to byłaby chyba dla nich ogromna porażka. Tak jak ty mówiłeś, Zaksa w tym sezonie właściwie jeszcze nic nie wygrała, bo za wygranie w fazie zasadniczej niczego się nie otrzymuje, a z kolei Zaksa przegrała już Puchar Polski, co może warto wspomnieć, że już pierwszy... No właśnie, no dokładnie. Tak, pierwszy taki cel można powiedzieć, że już jest niespełniony. Też zastanowiłbym się nad tym, jak trener Gardini będzie potrafił przygotować, nazwijmy to, szczyt formy na spotkanie właśnie z Friedrichshafen. Bo jeśli przypomnieć sobie występ Zaksy w klubowych mistrzostwach świata, to wydaje mi się, że Gardini nie ma z tym problemu. Zaksa pomimo tego, że nie wyszła z grupy, to moim zdaniem zaprezentowała się na tyle rywali, na jakich trafiła, bardzo dobrze. I Zaksa po prostu pomimo tego, że nie awansowała, to zaprezentowała się dobrze i to pozwala mi sądzić, że na te dwa mecze z Friedrichshafen będą dobrze przygotowani i to spotkanie z Bielskiem to taka trochę może zasłona dymna lub coś w tym rodzaju. Nie, no to widać, to atmosfera tego meczu to wybitnie. Atmosfera jak przy święceniu jajek, czyli no trzeba przyjść po prostu i odbębnić, ale żeby to się z jakimiś tam wielkimi emocjami wiązało, to mnie przynajmniej akurat jakoś to specjalnie nigdy nie ekscytowało. No i właśnie taką atmosferę w trakcie tego spotkania obserwowałem, co roku to samo Bielsko, to samo Kielce. Dokładnie. No więc tutaj daleko idących wniosków bym nie wyciągał. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dyskusję o tym meczu, tutaj pozdrawiamy naszego wiernego słuchacza, pana Artura. Wydaje mi się, że już o Zaksie i o Friedrichshafen powiedzieliśmy dużo. Taka mała pigułka dla tych, którzy może nie do końca wiedzą, co tam w niemieckiej siatkówce piszczy, to wydaje mi się, że tutaj głównie Filip, a ja wspierając go, dość ładnie opowiedzieliśmy o tym, czego można się spodziewać po
tym dwumeczu. Pierwszy mecz jutro, środa, 4 kwietnia, godzina 20:30. Mecz rewanżowy 10 kwietnia o godzinie 20 w hali w Friedrichshafen. Tak, spotkanie Sachse Kędzierzyn-Koźle w VfB Friedrichshafen 4 kwietnia, godzina 20:30. Niestety, podkreślam, o tej samej godzinie, w ten sam dzień rozpoczną się dwa pozostałe spotkania, dlatego będzie trudno to wszystko jednocześnie śledzić. Zwłaszcza jeśli wśród fanów wszystko kwitą też fani Ligi Mistrzów, bo i Liga Mistrzów w piłkę nożną wtedy będzie się odbywać, no ale trudno, na to niestety nic na razie nie poradzimy. Filipie, wystarczy tylko 5 ekranów odłożonych. Mi się zawsze w takich sytuacjach przypomina takie stare studio Teleekspresu, gdzie za tym Maciejem Orłosiem stało kilkanaście telewizorów. To sobie myślę, że zawsze bym się chciał tam w tym momencie odnaleźć. No, ale niestety... albo z galerią handlową i jak są telewizory na ekspozycji, no to tam byłoby jak znalazł, bo i tam by akurat nie zabrakło telewizorów na to, żeby te wszystkie wydarzenia sportowe obejrzeć. No, taką decyzję podjął CEF. Śmieliście się, że moim ukrytym alter ego jest Aleksandar Boricic. No właśnie, tłumacz się. Dementuję te pogłoski. Jednak nie jestem Aleksandrem Boriciczem, mimo tego, że ktoś mógłby w to uwierzyć po tym, co po kilku moich komentarzach z poprzedniego odcinka, acz oczywiście lekko ironicznych. Nie, no to jest bez sensu, to ja nie wiem, ja nie jestem w stanie nawet tego w jakikolwiek sposób skomentować i chyba nie chcę tego komentować, bo wybór takiego, a nie innego momentu, takich, a nie innych godzin to jest dla mnie... cyrk. No, to jest prime time europejskiej piłki nożnej. Liga Mistrzów, ćwierćfinał, tak? Mecze Barcelona-Roma, Bayern-Sevilla, no naprawdę. Naprawdę. Jeżeli dobrze kojarzę oczywiście, że to są te... Znaczy na pewno jutro gra Barca, bo akurat jestem kibicem Barcelony, to się trochę orientuję. A jaki jest drugi mecz, to akurat nie kojarzę, ale to... Nie, przepraszam, errata Barcelona-Roma i Liverpool-Manchester City. No, na litość boską. No, dwa mecze, które... będą fascynować tak naprawdę większą część zainteresowanych sportem Europejczyków. No to i dlaczego Włochów, nie? Bo AS Roma, tak, Perugia, no... Civitanowa, Trentino. Tak, i tak, co ci tak. Ludzie mają wybrać? No myślę, że jednak wybiorą mecz Romy z Barceloną. Tak, jeśli myślę, nie pójdą wybiorą, na halę. Tak, więc no, dla mnie dość kuriozalna sytuacja. No ale jak opowiedzieliśmy o jednym ze spotkań o 20:30, no to powiedzmy też o pozostałych. Tak, może na początek Perugia. Lokomotyw Nowosybirsk. Perugia bardzo gładko poradziła sobie z Halbankiem Ankara w poprzedniej rundzie, wygrywając oba spotkania za 3 punkty. Halbank Ankara w tym sezonie nie należy może do jakichś super mocnych zespołów. Zresztą oni nawet teraz grając w finał Ligi Tureckiej mają bilans 1-1 z Erkasem Izmir. Także też nie są dominatorami w swojej lidze. Perugia gładko sobie z nimi poradziła. Natomiast w przypadku Perugii oni grają półfinały Ligi Włoskiej i pierwsze spotkanie wygrali z Trentino. Natomiast w drugim spotkaniu, które miało miejsce 1 kwietnia, przegrali 3-2 z ekipą Lorenzettiego. Tam pewien problem jest taki, że nie do końca chyba zdrowie się z Aaron Russell. W momencie, gdy on grał, gdy był na boisku w tym meczu z Trentino, to zbierał bardzo dobre recenzje i po prostu jego gra wyglądała bardzo dobrze. Finalnie Perugia to spotkanie przegrała. Pierwszy set był taki, że Perugia wysoko prowadziła i niespodziewanie Trentino ich dogoniło i ostatecznie seta wygrało 26-24. Ostatecznie Trentino wygrało i pierwszego seta i decydującego piątego, przenosząc rywalizację na dystans co najmniej 4 spotkań. Lokomotiv Nowosybirsk, drużyna, której właściwie jedynym celem już teraz została Liga Mistrzów, bo oni w lidze rosyjskiej już o medale nie grają, a co więcej, przegrali z Fakiełem pierwsze spotkanie w rywalizacji o miejsca 5-8. Wiemy, że z tego zespołu odszedł Georg Roder, a sprowadzony za niego został Markus Nilsson, który może grać tylko w Lidze Mistrzów, no i akurat Nilsson ostatnio zaprezentował się nieźle z Maseik, z Noliko Maseik i wydaje mi się, że jednak mimo tego to nie jest aż tak zawodnik, aż taki zawodnik, którego można by porównywać do potencjału Niemca. Także biorąc pod uwagę wszystkie problemy Nowosybirska i właśnie te roszady na pozycję atakującego i moim zdaniem kiepskiego rozgrywającego i ogólnie słabą postawę tego zespołu, no to jednak wydaje mi się, że Perugia jest znacznym faworytem. Czyli Atanasiewicz i spółka raczej u siebie to nie powinni mieć większego problemu. Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza po tym, co widziałem, jak Nowosybirsk grał z Noliko Maseik. Noliko Maseik to zespół znacznie słabszy od Perugii, nie dysponujący aż takimi indywidualnościami, dlatego raczej wskazuję tutaj na pożarcie ekipę Konstantinowa. Tak, ja jeszcze dodałbym tylko, że jeżeli chodzi o Perugię, no to jest drużyna, która
wydaje mi się, że po prostu dość dobrze radzi sobie z sytuacjami, w których nie ma dobrego przyjęcia. No bo tego przyjęcia często nie ma. Co prawda, no tam Berger wchodzi i on czasem próbuje to balansować, tak? No bo chyba jakby tak przed sezonem awizowana wyjściowa dwójka na przyjęciu to chyba byłby Zajcew i Russell, tak? Jeżeli w sensie, tak, czy, tak, nie tak. wiem, czy się... Nie wiem, czy się tak, zgodził, ale przez właśnie większość sezonu problemy ma jakieś Russell zdrowotne, dlatego on grywa dosyć mało. Dokładnie, Russell grywa dosyć mało, właśnie Alexander Berger, który no też powiedzmy nie z typowo siatkarskiego kraju, czyli z Austrii, ale okazuje się, że można być trybikiem dobrze działającej maszyny i on tutaj w pełni funkcję takiego bardziej defensywnego przyjmującego. Chociaż swoje również w ofensywie dołożyć potrafi. No i wydaje mi się, że on trochę takiego spokoju wprowadza w linię przyjęcia drużyny z Perugii, natomiast to nie oznacza, że to przyjęcie jest jakieś wybitne. No ale tak jak mówię, nawet jak Nowosybirsk postawi na mocną zagrywkę, to jeżeli Perugia utrzyma to w górze, to myślę, że tutaj siła ofensywna na skrzydłach jest na tyle duża, że myślę, że w pierwszym meczu żadnej niespodzianki tutaj nie będzie. Przynajmniej ja nie widzę tutaj szans. Prędzej widzę tutaj takie podejście trochę jak Plamena Konstantinowa w meczu z Noliko Maseik, czyli może, nie wiem, delikatne odpuszczenie meczu. W sensie nie w taki sposób, że nie wyjdzie podstawowy skład, jak to było w przypadku meczu poprzedniej rundy w Belgii, ale wydaje mi się, że sam Plamen zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ma szukać swoich szans, to raczej u siebie i raczej w złotym secie dalej. Mhm. Ty wspomniałeś o tym przyjęciu Perugii. Mi się wydaje, że to była ich bardzo duża pięta Achillesowa w zeszłym sezonie, gdy jeszcze na libero grał Andradziowi. Teraz oni tę trochę wyrwę załatali sobie Massimo Coraci. Moim zdaniem to jest ogromne ich wzmocnienie. Massimo Coraci dla mnie to jest po prostu najlepszy włoski libero, także no tutaj spore wzmocnienie poczynili, mimo że to jest taka pozycja może trochę może niezauważalna w środkówce, ale w przypadku Perugii moim zdaniem bardzo istotna. Właśnie, czyli co? Czyli chyba nie ma się tutaj specjalnie akurat nad tym tematem dłużej rozwodzić. Ja stawiam na zwycięstwo za 3 punkty dla Perugii. Jak u ciebie? Myślę, że Nowosybirsk tutaj wywiezie maksymalnie jednego seta, a raczej skłaniałbym się ku wynikowi 3-0. Dużo więcej emocji może być w meczu trzecim w tej rundzie, również o 20:30, jak już wspominaliśmy. Lube Civitanova we własnej hali podejmie Trentino. No i Trentino opromienione tym zwycięstwem we własnej hali nad Perugią, o którym wspominałeś, no bo te 3-2, no to jednak jest wynik zaskakujący, bo Trentino to też nie jest aż tak mocna drużyna jak jeszcze w sezonie poprzednim czy 2 sezony temu. No i znowu odbiję piłeczkę, czy w zasadzie piłeczkę w ogóle rzucę do ciebie. Kto faworytem i czy Trentino ma szansę się postawić, tak? I mówię tutaj o pierwszym meczu, bo to, że w drugim jest w stanie się postawić we własnej hali, to myślę, że to jest gwarant po prostu, to jest pewniak. Tak, ja myślę, że tutaj do ciekawszych rzeczy może dojść właśnie w rewanżu w Pala Trento. W tym spotkaniu ostatnim półfinałowym w lidze Trentino grając przeciwko Perugii bardzo dużo zyskało na zagrywce Kozamernika. Kozamernik zaliczył pod tym względem niesamowity występ, on ponad 20 razy zagrywał i tam wyszło chyba blisko 20 breaków przy jego zagrywce, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego to jest na pewno postrak i myślę, że jeśli zmieni halę, to może mu zagrywka trochę mniej siedzieć i to będzie spora po prostu strata dla podopiecznych Lorenzettiego. Oprócz tego właściwie od dłuższego czasu ciągle gdzieś słychać jakichś problemach zdrowotnych Luki Vettoriego. Tak, on akurat bardzo dobry mecz zagrał właśnie z Perugią, bo on tam był chyba jednym z liderów drużyny, tak powiedzmy z tego co kojarzę. Tak, oprócz tego ten nieprzewidywalny Uros Kovacevic, który no, potrafi zagrać świetnie pomimo swojego tego charakterystycznego stylu gry, a bywały takie mecze, gdzie po prostu mu nie idzie. No i dużo będzie zależało takiej właśnie dyspozycji dnia, typu właśnie zagrywka Kozamernika, typu zdrowie Vettoriego, typu właśnie jak spisze się Uroš Kovacevic, a z tak, kolei... Jak dokładny będzie też Simone Gianelli, dla którego ten sezon też nie jest łatwy. No też Simone Gianelli to też wartość dodana w zagrywce, jeśli mu ta zagrywka siedzi, a chyba bardziej większy atut jest to właśnie w hali właśnie własnej, w hali Trentino, niż na wyjazdach. Ogólnie patrząc na przebieg tego sezonu, to można ze śmiałością powiedzieć, że Trentino to jest zespół, który notuje gorszy sezon aniżeli Lube. Dlatego w tym pierwszym spotkaniu widzę faworyta po stronie Lube, aczkolwiek
tutaj może być wyrównana, chyba to będzie moim zdaniem najbardziej wyrównana para, bo sporo ciekawych rzeczy może się wydarzyć w rewanżu, ale też nie skreślałbym tutaj Trentino z tego względu, że ostatnio Lube grając przeciwko Modenie zaprezentowało się nie najlepiej, zwłaszcza chodzi tutaj mi o Cvetana Sokołowa, który chyba 10 bezpośrednich punktów oddał w ataku. Tutaj chyba było 6 razy był zablokowany, 4 bezpośrednie błędy w ataku, dlatego tutaj na prawym skrzydle Lube miało ogromny problem. No i jeśli by to się przełożyło na to spotkanie z Trentino, no to jakieś tam szanse w drużynie Lorenzettiego widzę, ale ogólnie wydaje mi się, że Lube pierwsze spotkanie wygra, a na ciekawsze wydarzenia trzeba będzie poczekać do rewanżu. Dokładnie. No i ciekawe, czy Trentino postawi się mocniej niż Modena, Lube czy Vitanowie, a Modena się stawia bardzo mocno, no bo 2-3 porażka w pierwszym meczu fazy playoff półfinału Ligi Włoskiej właśnie z Lube czy Vitanową, a 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis połączony również z Wielką Niedzielą, Modena ograła 3-1 Lube czy Vitanowę, więc i w jednym i w drugim półfinale co najmniej 4 spotkania zobaczymy, więc da się z Lube powalczyć, natomiast na pewno jest to łatwiejsze we własnej hali niż na wyjeździe. No właśnie, i Modena w tej edycji Ligi Mistrzów nie zagrała, no i tak pozostając w tych klimatach włoskich, ale również włosko-rosyjskich, no to szykują się zmiany na szczycie europejskiej siatkówki, jeżeli chodzi o składy drużyn. Spore tąpnięcia na rynku transferowym nam się szykują. Już teraz wiadomo, że Wilfredo Leon opuszcza Zenit Kazań, a z kolei w przeciwnym kierunku, znaczy właściwie to Leon prawdopodobnie trafi do Perugii, a do Zenitu na jego miejsce trafi Erwin Gapet, który już to właściwie zdążył ogłosić, podpisując 2-letni kontrakt z rosyjskim zespołem. Zastanawiamy się, jak to będzie w związku z tym, że Gapet to swoje odejście z Modeny ogłosił już teraz. No i przyszedł pierwszy mecz półfinałowy już po tym, jak on tę decyzję ogłosił, no i zagrał świetne spotkanie przeciwko Lube, także widać, że raczej to na niego nie wpłynęło, a jeśli wpłynęło, to może bardzo mobilizująco i spróbuje pożegnać się za wszelką cenę z Modeną jakimś tytułem, po prostu mistrzostwem Włoch. Także tu takie obawy o to, jak on się będzie prezentował, raczej były niepotrzebne. Właściwie do czego on odchodzi? Po pierwsze mówi, że dlatego, że chciałby nowych wyzwań, z Modeną wygrał we Włoch wszystko, natomiast jak sam mówi, nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. Myślę, że będzie mu trochę prościej w Zenicie, być może, Ligi Mistrzów wygrać. No właśnie, czy będzie mu tak dużo łatwiej, gdyby Wilfredo Leon został w drużynie Zenitu Kazań, to bym powiedział, że faktycznie będzie łatwiej, ale okazuje się, że Wilfredo Leon przecież odchodzi i on akurat nie powiedział jeszcze dokąd, jeżeli dobrze kojarzę, tak? On wydał oświadczenie. Tak, wiesz co, on oficjalnie ogłosił tylko, że odchodzi z Zenitu, nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojego nowego klubu, natomiast śledząc wszelkie doniesienia prasowe, to raczej pewne jest to, że on dołączy do Perugii, natomiast w sumie sytuacja jest trochę bardziej zagmatwana. Czytając różne właśnie doniesienia medialne, m.in. z Sport Business w Rosji, sytuacja jest mniej więcej taka. Leon w 2016 roku podpisał z Zenitem nowy 2-letni kontrakt warty mniej więcej 1 000 000 euro za sezon, a z kolei teraz, gdy ten kontrakt się kończy, on chciałby otrzymywać 1,5 000 000 euro za sezon gry. Zenit takich pieniędzy mu nie da, w związku z tym Leon poszuka sobie nowego klubu, raczej kontrakt z Perugii mu takiej kwoty nie zapewni, tego 1,5 000 000 euro, natomiast plusy są inne. Po pierwsze, dla jego rodziny łatwiej by się żyło po prostu, jego rodzinie by się łatwiej żyło chyba we Włoszech, w słonecznej Italii, aniżeli w mroźnej Rosji. Po drugie, Leon chyba sportowo już jest w Zenicie spełniony, wygrał z tym klubem wszystko w Rosji i wygrał Ligę Mistrzów, wygrał klubowe Mistrzostwa Świata, dlatego może po prostu chcieć spróbować nowych wyzwań. Kolejna sprawa, podpisze w Perugii prawdopodobnie roczny kontrakt i nic nie stoi na przeszkodzie za tym, żeby do Kazania po sezonie wrócić. Bo jak wiemy, Matt Anderson przedłużył z Zenitem kontrakt na 1 sezon, Gapet na 2 sezony, więc może być tak, że po tym sezonie Anderson odejdzie i za 2 sezony paru przyjmujących Zenita, być może będzie Ngapet i Wilfredo Leon. Tak, a ja jestem w stanie znaleźć kilka lepszych do życia miejsc na ziemi niż sam Kazań, który ponoć akurat miastem całkiem ładnym jest, co będę miał okazję też na własne oczy zobaczyć już w czerwcu. Wydaje mi się, że no jednak, co by nie mówić, włoski styl życia, włoski styl spędzania czasu, słońce, temperatura też na pewno
lepsza i myślę, że no, jako miejsce do życia Włochy po prostu mogą Leonowi zasmakować, więc ja nie wiem, czy to będzie tylko jeden sezon. Natomiast finalnie wiadomo, że no, sportowiec też pracuje po to, żeby zarobić na swoją przyszłość, na emeryturę, nazwijmy to, posportową. Kto wie, czy właśnie Wilfredo Leon nie będzie jeszcze próbował trochę skakać pomiędzy klubami. Ale fakt faktem, że tak jak mówisz, tutaj chyba ta motywacja sportowa jest bardzo istotna, czyli nauczyć się czegoś nowego, pobyć w drużynie z innymi zawodnikami, nowy trener, nowa hala, nowi kibice, zainteresowanie siatkówką chyba, w szczególności ligową we Włoszech, też chyba większe, a na pewno w tych czołowych klubach. No ja powiem szczerze, że kibicuję temu ruchowi, bo myślę, że w kontekście też tego, że przecież niedługo dołączy do reprezentacji Polski Wilfredo Leon, to byłoby to, myślę, na plus, jeżeli sprawdziłby się we Włoszech, a na pewno się sprawdzi, bo jest po prostu chyba najlepszym siatkarzem historii. Tak, właśnie ten Biznes Online, czyli to rosyjskie źródło, o którym wspomniałem przedtem, mówi o Leonie jako najlepszy siatkarz na tej planecie i też odnośnie jego odejścia. Wracając trochę do tych spekulacji finansowych, Leon chciał od Zenitu prawdopodobnie według tego źródła zarabiać 1,5 miliona euro za sezon. On w Perudzi takiej kwoty ma nie dostać. W związku z tym pojawiały się takie pogłoski, że być może część sezonu będzie chciał spędzić w którymś z klubów azjatyckich. Tam zarobiłby znacznie więcej, a do Perudzi trafiłby dopiero na przykład na playoffy, czyli w końcówce sezonu. Tak jak to zrobił chociażby kiedyś, nie tak dawno, Matej Kaczyński, który spędził sezon w Azji, po czym na playoffy wrócił do zespołu Trentino. Bardzo podobna sytuacja może być z Leonem, co sumując kontrakty w Perudzi i w Azji pozwoliłoby mu zarobić trochę więcej. Oprócz tego, to co ty mówiłeś przedtem, myślę, że we Włoszech jest znacznie większe zainteresowanie siatkówką i Leon mógłby sobie dorobić chociażby tym, że stałby się marką którejś firmy i po prostu na tym zarobiłby trochę jeszcze pieniędzy, tak jak to robi na przykład Iwan Zajcew. Jeżeli chodzi o zarobki, to na pewno no, Rosja jest w stanie wszystkich odstawić, czy Rosja, Zenit Kazan jest w stanie wszystkich swoich rywali odstawić, ale jeżeli chodzi o szeroko rozumianą otoczkę marketingową, jaka wokół Leona się jest zauważalna, no to ja myślę, że Włochy są miejscem, w którym on będzie w stanie nad tym bardzo mocno popracować, bo to, że on jest gwiazdą światowej siatkówki i to, że jest najlepszy na świecie, to wszyscy wiedzą. Ale pytanie, czy mówi się o nim tyle, o ile powinno, tak? I myślę, że nie do końca, więc Włochy też na pewno mu pomogą w tym, żeby swoją pozycję zbudować i może jakiś lukratywny kontrakt, tak jak mówiłeś, po prostu trafi i Wilfredo Leona. Tak, a też ty mówiłeś o tym, że on niedługo dołączy do reprezentacji Polski. Grać będzie mógł dopiero w roku 2019. Teraz spekuluje się, że być może już do reprezentacji Polski dołączy, żeby znowu po prostu trenować, żeby zapoznać się ze stylem pracy Heinena, żeby poznał swoich nowych kolegów z reprezentacji, w której będzie grał, ale na przykład na czas, powiedzmy, Mistrza Świata, gdzie kadra będzie skupiona na graniu, a nie na trenowaniu, być może Leon kadrę opuści i dorobi sobie gdzieś w Katarze na przykład, jak już to nieraz miało miejsce. Także finalnie od Zenitu Kazań tych, powiedzmy, 1,5 miliona euro, tego 1,5 miliona euro nie dostanie, ale będzie w stanie sobie to zrekompensować poprzez różne inne formy, jak chociażby właśnie chwilowy wyjazd do Azji, jak chociażby granie w sezonie reprezentacyjnym w Katarze lub poprzez jakiś kontrakt dodatkowy sponsorski. Także myślę, że Leon wyjdzie na tej zmianie klubu bardzo dobrze. Natomiast wydaje mi się, że nie jest na tyle pewne, że dobrze na tej wymianie wyjdzie Zenit Kazań, bo Erwin Gabet to postać bardzo kontrowersyjna w siatkarskim świadku. To jeszcze dołącza do Zenitu Kazań? No właśnie, biorąc pod uwagę, że tam jeszcze trafi teraz Aleksej Spiridonow, no to może mieć spory problem z poukładaniem tego Władimir Alekno. Tak, Władimir Alekna, mocny charakter, nie wiem, czy na tyle mocny, żeby sobie poradzić z dwójką świrów, bo trochę nierówno pod kopułą mają i Erwin Ngapet i Aleksej Spiridonow. No ale siatkarsko na pewno, jeżeli ktoś miałby siatkarsko zastąpić Wilfredo Leona, no to wydaje mi się, że właśnie on. Tak, myślę, że jednym z takich głównych kandydatów, takich mocnych kandydatów na zastąpienie Leona, myślę, że właśnie byłby Ngapet lub ewentualnie Joandry Leal, który prawdopodobnie trafi jednak do Lube. W przypadku Ngapeta może być tak,
tak, że on nadal będzie jakieś tam swoje wybryki wcielał w życie, ale ja myślę, że tak. Jest też taka szansa, że ten transfer wypali, z tego względu, że Gapet jeszcze nie wygrał Ligi Mistrzów, a myślę, że idąc do Kazania, idzieś tam po to, by wygrać Ligę Mistrzów. I jeśli rzeczywiście taki cel będzie mu przyświecał, to na ten chociażby jeden sezon będzie w stanie się powstrzymać od wszelkich swoich dziwnych akcji, po prostu sprawiania sobie problemów i podporządkuje się grupie, podporządkuje się Władimirowi Alekno i być może jednak te wszystkie dotychczasowe historie negatywne, które wokół niego się wydarzyły, już nie będą miały miejsca i na tym świetnie wyjdzie. Trudno określić, ale myślę, że właśnie taka motywacja w postaci możliwości wygrania dużego trofeum, jakim jest Liga Mistrzów, pozwoli Gapetowi dobrze przejść przez tę rosyjską historię. No tak, natomiast już raz przez tę rosyjską historię Erwin Ngapet nie przeszedł suchą stopą. Też trzeba przypomnieć o tym jego epizodzie w Kuzbasie Kemerowo, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie wtedy trenerem jego tata. Tak, dobrze kojarzę. Tak, to był, jego trenerem był ojciec właśnie, to był rok 2014. Natomiast tam jest o tyle sytuacja kłopotliwa, że chodziło o jego żonę, która była w ciąży. Ona nie była jeszcze wtedy w Rosji. Ponoć umowa była taka, że jego rodzina, czyli właśnie żona i nowonarodzone dziecko, zostanie sprowadzone do Rosji, ono i jego rodzina będzie żyła razem z nim. Klub robił mu z tym duże problemy. Nie chciał go w ogóle wypuścić z Rosji w momencie, gdy jego żona miała rodzić poza granicami kraju, poza granicami Rosji. No i w związku z tym, że nie potrafili się w tej kwestii z klubem dogadać, to Erwin ostatecznie Kuzbas opuścił. Ale wtedy właśnie jest ten wątek rodzinny i to jest trochę inna sytuacja niż teraz, bo teraz jakby sytuacja jest dosyć ustabilizowana jego, w sensie jego żona nie jest w ciąży i tak dalej, także to już trochę sytuacja inna. Natomiast czytałem taką wypowiedź Ngapeta, mniej więcej to było coś takiego, że Kazań to nie Kemerowo pod względem poziomu miasta i klubu. W Rosji problemem jest chłód i podróże. W przypadku podróży z Syberii czasami trzeba lecieć trzema różnymi samolotami, ale jeśli jesteś w Zenicie, no to masz samolot czarterowy, więc to jest znacznie prostsze. Więc sam Gapet jakby jest świadomy tego, jak to będzie w Rosji wyglądać, ale widzi pewne plusy właśnie chociażby przez to, że lata się w Zenicie Kazań akurat czarterem. Także wydaje mi się, że on jest świadomy tego, na co się pisze i jednak są to jakieś szanse, że ten transfer Zenitowi wypali. No i chyba na tym zakończymy tę część traktującą o wydarzeniach w europejskiej siatkówce. Już niedługo usłyszycie nas również w odcinku o Lidze Polskiej. Zapraszamy.